to żmijowiec, żmijowiec zwyczajny, roślina lecznicza, roślina miododajna, jak widać, bardzo lubiana przez owady. Ona tutaj wyrasta na dosyć sporą wysokość. Chciałam ją pokazać tak, żebyście mogli właśnie ją tutaj w całości podziwiać. Witam. No i właśnie, bohater dzisiejszego odcinka, żmijowiec, już otoczony przez owady. Tak jak powiedziałam, roślina miododajna, lecznicza. Nazwę swoją zawdzięcza dawnemu zastosowaniu przy ukąszeniach przez żmiję oraz wyglądowi korony. Z korony wystają pręciki. To może będzie tutaj widoczne. Te pręciki są tak esowato wygięte. No, wyglądają no przecudownie, uroczo. I właśnie wyglądają jak języki żmii. Takie skojarzenie nasuwały. W związku z tym taką nazwę nadano. Więc ze względu na swoją urodę roślina jest wykorzystywana na różnego rodzaju właśnie rabatach ogrodowych. Jest dosyć sporo odmian tych ogrodowych, więc warto sobie przejrzeć, jeżeli się ktoś interesuje. Natomiast to, co warto wiedzieć o tej roślinie jako o roślinie leczniczej, to to, że tak jak już powiedziałam, w całości roślina lecznicza. Dawniej był wykorzystywany głównie korzeń, natomiast dzisiaj można wykorzystać kwiaty do sałatek, skandyzować też je można. Można spożywać świeże listki, aczkolwiek one są dość szorstkie i osobiście nie przepadam za nimi. Natomiast kwiaty są pyszne, mają lekko ogórkowaty posmak. Można zaparzyć herbatę, czyli sporządzić, fachowo mówiąc, napar. Taki napar zadziała wyciszająco, rozluźniająco, a także przeciwbólowo. Można też sporządzić olejek. Olejek, macerat olejowy. I jak ta roślina będzie działać? Ze względu na swoją chemię zadziała, tak jak już wiadomo, wyciszająco, rozluźniająco. Zawiera bowiem takie dwa alkaloidy, zawiera alantoinę i te substancje głównie warunkują jej działanie. To działanie natomiast lecznicze na skórę dzięki zawartości alantoiny jest podobne do działania żywokostu. Rośliny należą do tej samej rodziny, do szorstkolistnych i w związku z tą dużą zawartością alantoiny właśnie mają bardzo wyraźny wpływ na gojenie. I zastosowanie, które może znaleźć dziś właśnie żmijowiec, to trądzik, zmiany potrądzikowe, odleżyny, odparzenia czy inne zmiany na skórze. Można też utłuc roślinę w postaci świeżej i w postaci takiego właśnie świeżego materiału przyłożyć, na przykład na zwichnięcie czy stłuczenie. Rośliny, które nas otaczają, to naprawdę ogromna apteka i warto jednak mieć taką uważność dużą, ponieważ są to rośliny, które zawierają, tak jak już mówiłam, składniki chemiczne. Niektóre z nich mają dosyć silne działanie na nasz organizm, tak jak właśnie wspomniane alkaloidy. Dlatego uwaga, przy żmijowcu nie stosujemy długotrwałych kuracji. Kwestia dawki, tak? Jedna dawka jest lecznicza, ale już inna dawka lecznicza wcale nie jest. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do naszego następnego spotkania. Cześć!